Witam serdecznie. Dziś z tego powodu, że mnie się pytacie o kimchi, zrobimy je sobie na moim kanale, ale spolszczymy trochę ten przepis. Będzie taki, mi się wydaje, bardziej przystępny, dostępny dla nas. Oczywiście nie pominę tych dwóch ważnych składników, czyli sosu rybnego i tej papryki gochugaro. To możecie kupić na internecie, ja tak zrobiłem, bo nasze sklepy są kiepsko zaopatrzone w takie sprawy. No i też klejik zrobimy sobie z mąki ryżowej, to też jest bardzo istotne. Co dalej? Ja tutaj mam dwie kapusty pekińskie. Dlaczego jedna duża, druga taka mała? Dlatego, że jak tą zacząłem obierać z tych brzydkich liści, ona była jakaś tutaj rdzawa. Zwracajcie na to uwagę, żeby te liście były ładne, a to naprawdę, zobaczcie. Takie coś było na tych liściach, zobaczcie, widzicie? No to już tego nie będę przekrawał, obkrawał, nic z tym nie robię. Rzucę to kurą, także ze spokojem. Co teraz potrzebujemy? No potrzebujemy miskę z wodą, bo musimy tą kapustę tak czy owak wypłukać. I teraz taka sprawa istotna. Istotna sprawa jest taka, że z tego co ja wiem, to w Korei przekrawają to na cztery części i później każdy liść z osobna, na każdy liść z osobna nakładają tą pastę, zawijają to i wkładają do słoika, do kiszenia. Nam by to się źle jadło, później takie długie liście, wiecie, myjemy raczej widelcem, także mniejsze części będą bardziej dla nas fajne do zjedzenia. Więc tak czy owak, przykrawam to w ten sposób. Jak ta jest taka malutka i cieniutka, to tylko pokroję ją na takie kawałki. No takie, żeby nam się jadło. Kroimy do końca, bo to wszystko się ukisi. I wrzucamy do tej wody. Ogólnie na kimchi jest wiele przepisów. Z tego co widziałem, robi się dość prosto, więc po co przepłacać w sklepie, jak my sobie to zrobimy normalnie w słoiki. No i tą dużą przekroję sobie na cztery części. Ja nie chcę mieć takich długich liści, wiecie, tak byście to teraz chcieli takie mieć długie liście i to pozwijać. Później to by było tragedia, żeby to jeść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak kupuję w sklepie, to też to pocięte jest na drobniejsze liście. Tak po 3 cm. Dwa, jak się uda. I do miski. Ok, mamy pocięte wszystko w misce. To teraz musimy to wszystko wypłukać. Posłuchajcie, tutaj już wypłukałem tą kapustę. Teraz ją wyciągniemy z tej wody. Przerzucamy do czystej miski i od razu można ją solić. Tyle solimy, słuchajcie, my to jeszcze będziemy pukali, więc ja po prostu biorę sobie w dłoń trochę soli i solę. Ja wam powiem, nie wiem ile wam na te dwie kapusty wyjdzie, pół szklanki soli, no tyle myślę maksymalnie. I solimy, no to znacie takie solenie przecież. Kisimy kapustę w domu, to mniej więcej każdy to już robił. Żadna filozofia, prawda? Też tej wody nie musicie, Bóg wie jak tutaj słuchajcie, tego wyciągać i żeby to było jakieś suche, no wcale nie, to tam trochę wody tu będzie, to się też nic nie stanie z tym, absolutnie nic. Tylko jedna ważna rzecz, jeżeli to będziecie robić, no to zasady tak jak przy kiszeniu normalnej kapusty w Polsce. Metalowa miska lub miska z powłoką emaliowaną, ale nie w plastiku, nie róbcie tego w plastiku. Tu jest dużo soli, to może wejść w jakąś reakcję. Nie chcemy robić czegoś, co jest totalnie niezdrowe. Dobra, przesypałem to. Oczywiście jeszcze trzeba to wymieszać. I słuchajcie, w tym momencie zostawiamy to do 2 godziny, ale jeśli byście rozrywali na takie długie liście, wtedy byście musieli przekładać te liście co jakiś czas. W ten sposób, jak to jest tak pokrojone na na takie paski, czy jakby to tam nazwać, nie musicie tego w ogóle mieszać. Zostawcie na 2 godziny, żeby to zwiotczało, żeby to puściło wodę. Więc ja to zostawiam, a za chwilę zajmiemy się tym całym sosem, kleikiem po kolei.
To jest o tyle fajne, że po prostu to na was czeka, a wy w tym czasie sobie przygotujecie całą resztę składników. No ja się już na to cieszę, bo kurczę, wreszcie będę miał swoje domowe kimchi, a nie ciągle to ze sklepu. A wiadomo, co domowe, to zawsze jest lepsze i zdrowsze. Posłuchajcie, następną rzeczą, którą musicie kupić, to jest mąka z ryżu kleistego. Ja to kupiłem na Allegro. I zobaczcie, no nie chcę reklamować firmy ani nic, bo to nie o to chodzi. Chcę, żebyście wiedzieli, co kupić, czego szukać. Tak to wygląda i nawet jest tutaj przepis, jak zrobić ten kleik, także chyba nawet się tego będę trzymał, co oni tutaj napisali. Dobra, to jest akurat po niemiecku napisane, ale to sobie ogarniemy, to nie ma problemu. I teraz idziemy na kuchenkę i wam pokażę, jak to przygotujemy. No i posłuchajcie, skoro już tutaj jesteśmy przy kuchence i robimy ten klej, a robimy go w drugiej kolejności, wiecie dlaczego? Dlatego, że on musi nam troszeczkę ostygnąć, musi być po prostu, no nie chłodny, ale musi być, pali się, musi być delikatnie taki letni i wtedy jest ok. Dolewamy, ja to wam pokażę na szklanki i nie mam tej kapusty dużo, ja myślę, że taka szklanka 250 ml w zupełności wystarczy. Więc szklankę wody, do tej szklanki wody łyżka cukru, i ja mam tutaj pół szklanki tej mąki, także jest też, że od razu tutaj wrzucam do tej zimnej wody, mieszamy to wszystko, cukier się rozpuści, zrobi się taki po prostu klejk. Ja myślę, że pół szklanki mąki na szklankę. Ja myślę, że pół szklanki tej mąki na szklankę wody jest ok. Zobaczymy, jak to się zagotuje. Jeżeli nie będzie ok, no to dodamy jeszcze trochę tej mąki, to nie ma problemu. Ale ja myślę, że powinno być spoko. Zobaczymy, czy ten kleik nam wyjdzie. Najważniejsze, że w tym momencie nie ma żadnych grudek. To jest, u mnie jest to piękne, eleganckie. No tylko czekamy, aż to się zredukuje po prostu. Zredukuje, czy ten klej się po prostu tam wytworzy. No zobaczymy, jak to się będzie działo. Powiem wam, że trzeba to już dość intensywnie mieszać. Mieszać od dna, bo faktycznie robi się z tego klej, ale nie taki, jakbyście robili kisiel, tylko faktycznie jakbyście robili klej jakiś. No i zobaczcie, taka oto kleista pulpa mi wyszła. Zobaczcie, takie to mi się, taki klej mi się tworzył. To jest 250 szklanka i pół szklanki tej mąki. Ja to już wyłączę w tym momencie. Zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Fajne, gładziutkie. Fajny kleik. Dobra. Pozbędę się z tego strzepaczki. I zostawię. My to ostygnąć, także ja to wyniosę sobie na dwór. Już jest fajnie chłodno na dworze, więc ja to wynoszę na dwór i zaraz zajmiemy się następnym etapem w przygotowywaniu tych warzyw i tak dalej i tego sosu, także no zostańcie ze mną jeszcze chwilę i robimy następny etap za chwileczkę przygotowywania właśnie kimchi. Posłuchajcie, tutaj mamy kolejne składniki, które nam będą potrzebne do tego kimchi. I posłuchajcie, ja sobie tak trochę to spolszczyłem. Ja sobie tutaj dodam pietruszki. Mam tutaj marchewki. To są trzy marchewki. Ja wiem, że dwie są białe, ale to po prostu tak mam na ogrodzie, że mam dwie. Mam białe marchewki i normalne takie pomarańczowe. I tutaj mam jedną kalarepę. Do tego będzie jedna gruszka. Słuchajcie, taki pęczek szczypiorku wraz z cebulkami. Do tego dwie cebule, tutaj mam czosnek, ja mam go tutaj 14 sztuk, to były dwie takie małe główki, naprawdę małe, więc zabrałem wszystko. Czosnku nigdy za wiele, jak ja to mówię. No i tutaj mam imbir, no zobaczcie, tego imbiru jest, tak ja wiem, z 3 cm. Coś w tym stylu. Dobra, to teraz wam pokażę, jak to sobie wszystko pokroimy, bo to w sumie to będzie potrzebne na dwa etapy, więc już tu wam wszystko pokazałem, co potrzebujemy, więc zabieramy się za przerobienie tego, co my tutaj mamy na tej desce. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma mandolinę, tak jak ja mam, taką z tymi nożami tutaj, takimi malutkimi, i pokroi wam to w słupki, to użyjcie sobie tego, nie musicie tego kroić nożem, ale jak nie macie, można to pokroić nożem, ale po co się męczyć. Zaczynamy od gruszki. Oczywiście nie z ogryzkiem, pestki zostawiamy. Zobaczcie, tak to wychodzi.
Może zrobię troszeczkę grubsze, delikatnie grubsze, bo to jak się ukisi, to z tego nic nie będzie. Dobra, jedziemy. O, już doszedłem do pestek, jedziemy z drugiej strony. I już jest do ogryzka. Posłuchajcie, jak szarpało, to po prostu przestaje dalej to ścinać, nie? Zobaczcie, tak to wygląda. Dobra, teraz już sprawa będzie prostsza. Teraz skala repa. Tak samo. Ok, zobaczcie. Skala repa też poszatkowana. Teraz marchewki. Znowu muszę położyć, widzicie, przez całość. No bo marchewka do środka nie wejdzie, ale to nie robi problemu. I jedziemy. Wszystko mamy elegancko pocięte, bez problemów. Także tak to polecam zrobić. Następne rzeczy, które wjadą tu do tych warzywek wszystkich naszych. Teraz do tej naszej miski również trafi szczypiorek, ale teraz tak. Te cebulki tutaj. Odkrawam te końce. I ja je odkładam. Na razie je odkładam. Tutaj dodam sam szczypior. Tylko go trzeba drobniej pokroić. Dodaję. I teraz następny polski akcent. Pietruszka, słuchajcie. Oczywiście umyta. Też z mojego ogrodu. Też kroję. Tak na takie drobniejsze. I dodaję do warzyw. Posłuchajcie, akcję z warzywami, czyli ten następny etap mamy skończony. Tu mam wszystkie warzywa, które potrzebuję. Też to odkładam. Kapusta już za chwileczkę będzie gotowa. Czyli jeszcze będę musiał ją opłukać, czyli umyć z tej soli. I ją tutaj przyniosę. Ale teraz potrzebujemy... Ja użyję sobie mojego blendera z tego względu, że będzie dużo szybciej. Więc poczekajcie, tu ogarnę i zaraz przyniosę blender. Posłuchajcie, i tu mam taki mój blender z tymi nożami na dole, to już pewnie znacie. Wrzucam tutaj po prostu cały imbir, wrzucam czosnek, te cebulki, te, które odkroiłem, też tutaj wrzucam. Wrzucam tutaj dwie cebule, wszystko przekroję na trzy, na takie jedną czwartą, takie, na takie połówki. Dwie cebule, które pokroję, to już też dodam. Dobra, wrzucam. Zamykam to. Ok, no i to teraz blenduję. Słuchajcie, po chwili wychodzi mi oto taka piękna pasta. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak to wygląda. Ja jeszcze zbiorę z boków te grubsze kawałki. Jak to się wszystko ładnie tu zblenduje. Posłuchajcie, teraz dodam tutaj sos rybny. Ja mam taki. Jest tego pełno na Allegro, także szukajcie, na pewno znajdziecie. Dodam go tutaj 100 ml. Powiem wam, że tego kimchi przymierzałem się kilka lat temu. I... No i kupiłem sobie wszystkie składniki. I co? I nie zrobiłem tego kimchi. To się wam muszę przyznać. Ale ten sos rybny... To po prostu tak mnie trochę odrzuca. No ale trzeba go dodać, to go dodamy. Ok, więc dodaję ten sos rybny. Tak, od razu tutaj, bo stwierdziłem, że to jest na tyle duże, że ja sobie ten sos spokojnie tutaj mogę zrobić. Teraz mam tą paprykę gochugaru. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale mam taką. Już trochę zużyłem, bo czasami ją fajnie użyć sobie w różnych daniach, ale bo naprawdę jest fajna. I co? No taką kupiłem. No i to też kupiłem na Allegro. W sumie to wszystko, nie chcę wam podawać sklepu, bo ja nie chcę nikomu po prostu robić tam biznesu na tym Allegro. Ale chodzi o to, że kupiłem wszystko u jednego gościa, także
Całkiem spoko to wyszło. Na tą ilość użyję sobie tak 3/4 szklanki. Zobaczcie. Nie chcę za dużo, bo po prostu... No nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem tak dokładnie, jak to będzie mocno ostre. Także wolę nie przesadzić. Wolę nie przesadzić. 3/4 szklanki, tyle wystarcza. Zamknę to tylko i przekręcę to wszystko. Blenduję to jeszcze raz. I zaraz dodam następne składniki. Ok. No teraz to już wygląda w ten sposób. Powiem wam, że chcę to spróbować. Chcę to spróbować, bo to już mi coś powie, jak to jest mocno ostre. Ja wiem, że to się później przekisi i ta ostrość wszystkiego tutaj po prostu zmaleje, będzie zniwelowana, ale znaczy się nie papryki, ale na pewno cebuli i czosnku. Najbardziej czuć tą cebulę. Tą cebulę i czosnek. To ja dodam jeszcze trochę tego. Tej papryki. To tam było 3/4 szklanki i tu dodam te szklanki, to jest szklanka 250 i tu dodam jeszcze pół szklanki. I dodam od razu ten kleik, bo on jest dosyć gęsty u mnie i wolę w tym zrobić, po prostu będzie to chyba lepiej pomieszane. Widzicie, taki to się u mnie klej zrobił z tego. Może jest troszeczkę zbyt gęsty, nie wiem, ale poradzimy sobie. Na pewno jak to będzie się kisiło, to puści swoje soki jeszcze, kapusta i warzywa i tak dalej. I na pewno to wszystko będzie dużo, dużo luźniejsze, także ja bym się tym akurat tutaj nie przejmował za bardzo. Nie podchodzę do tego po prostu jak do zwykłego kiszenia, tyle że na ostro. Tu zakładam pokrywę, no i blenduję dalej. Dobra, myślę, że już jest pomieszane i to chyba jest najszybsza opcja, żeby to zrobić. Kurczę, wygląda to, no wygląda to świetnie. Dobra, ten nóż spróbuję wyciągnąć. Widzicie, jak się fajnie ta pasta rozeszła. Ten klej się tak fajnie rozpłynął, że już to jest dużo luźniejsze, widzicie? No i o to chodziło, kurczę. Nawet chyba dobrze, że takiego zrobiłem właśnie gęstego. Jeśli macie taki sprzęt, taki blender, to fajnie chyba zrobić taki gęsty. Dobra. Posłuchajcie, tutaj jest moja kapusta. Ona już jest naprawdę taka, wiecie, zwietrzała. No jest mięciutka, nawet te twarde kawałki są mięciutkie. Teraz co? No ja idę, zaleję to wodą i po prostu ją wypłuczę i odłożę do innej miski. Później do tej z powrotem, bo ona jest metalowa, to się będzie w tym fajnie robiło. Posłuchajcie, nie zabijcie mnie, nie mam innej miski, tylko plastikową, więc rzuciłem to w plastikową miskę. Zalałem zimną wodą. Odlałem tamtą wodę, która się wytworzyła z kapusty. Zalałem to zimną wodą. I teraz... I przesypywał powrotem do tej miski. Do tej metalowej, bo w niej dalej będziemy wszystko mieszali, te, wiecie, ostre składniki, także wolę, żeby to było w metalu jednak, a nie w plastiku. Słuchajcie, no to już mam moją kapustę. Tu trochę jeszcze jest wody. Ja tą wodę to sobie odleję, a w tym czasie już za chwilę będziemy robili do końca ten sos. Znaczy sos już mamy, ale połączymy go z warzywami. I zobaczcie, tutaj mamy wszystkie nasze warzywa. Tu mamy sos, który moim zdaniem już smakuje nieźle. Ale... Najważniejsze będzie po paru dniach, jak to się ukisi. Ja myślę, że tak z 6 dni to będę trzymał w domu normalnie, tylko postawię to sobie na jakimś podstawku, żeby jeśli tam coś wycieknie, no bo to na pewno będzie, jak się kisi, no to wiadomo, wypotwarzają się płyny, to może się wszystko podnieść, może się coś z tego wylać, słoika. Jak to będę trzymał na parapecie, żeby mi to nie zżarło czasami parapetu, bo to wiecie, wszystko tu będzie na ostro. No i mieszam sobie. No i dobra, mamy już wszystko gotowe, musimy tylko to razem połączyć z kapustą. Ten sos z tymi warzywami. Myślę, że to będzie petarda. Tak myślę, bo po prostu to wszystko mi tutaj tak pasuje, po prostu, że po prostu no to musi być dobre.
No i co najważniejsze, kiszone to jest bogactwo witamin. Naprawdę to będzie pycha. Pycha i zdrowe i wszystko razem. Dobra. To też odstawię. I tym razem, jak rzadko na moim kanale, użyję rękawiczek. A to tylko z tego powodu, żeby po prostu nie mieć pod paznokciami wszędzie tej papryki. No i co? No i po prostu mieszamy to wszystko, ale to trzeba, wiecie, zrobić dość dokładnie. Każdy listek kapusty musi być pokryty tym sosem. To wszystko tu razem musi być wymieszane. No i zobaczcie, tak to wygląda. Czy to proste jest jak nie wiem. Trochę pikantne, ale tą cebulą mocno trzaska. To nic, słuchajcie. Idę sobie po słoiki, zaraz sobie to nałożymy. Posłuchajcie, pomyślałem sobie, że tą kapustę warto by było w tych słoikach trochę ubić. A nie mam takiego czegoś do ubijania szerokiego, więc urwałem sobie tu kawałek folii, włożę sobie tą rurkę. Chyba jeszcze kawałek, bo to za delikatnie weszło. No może papierem to jeszcze dopchnę, żeby po prostu ta kapusta mi nie przedziurawiła tej folii. I zobaczcie teraz to. Tak sobie to wymyśliłem. I to będzie dobra opcja na taką krótką chwilę. No i zobaczcie, odpinę sobie teraz tego trochę. I po prostu zawinę sobie tutaj u góry. Czy tam na dole. Po prostu tam, gdzie to będzie ubijane. Później to odwinę i folia będzie dalej do użytkowania, bo nie chcę jej całej upaćkać. Więc taki mam teraz do popychania, taki izol. Dobra. No i dobra, ja to spróbuję przez ten lejek wciskać, żeby nie pobrudzić całego słoika. Nie chodzi o to, że po prostu, że to będzie lżej, bo to będzie gorzej przez ten lejek. Ale nie ubrudzę słoika i to jest dla mnie istotne. Żebym go nie musiał później tam czyścić, myć i tak dalej. Wolę tylko sam lejek umyć. Dobra, tak to wygląda. Teraz sobie to ubiję. No, widzicie? Pozbędę się z tego po prostu całego powietrza. Ok. Jeszcze dołożę trochę, ale już nie za dużo, żeby u góry zostało miejsce, bo jak znam życie i kiszenie, to będzie to buzowało, a tu ma co buzować. Dobra, jeszcze to teraz ubiję. No, tak trochę aż przesadziłem, mogło być trochę mniej, no ale postawię to na podstawku, jakby coś miało wylecieć, to wyleci na podstawek. Dobra. W następny słoik nałożę troszeczkę mniej. Tak to wygląda, zobaczcie. Wygląda kozacko, tak mi się wydaje. Jestem sam z siebie dumny. To jest w sumie ten przepis też na życzenie właśnie wasze, moich widzów. Chcieliście zobaczyć, jak ja robię kimchi. No ja robię tak. Na pewno, bo teraz tylko robimy to kimchi. Ja myślę, że jak już zrobię, jak już one będzie ukiszone za te parę dni, to może na przyszły tydzień, bym zrobił właśnie film i jak mi to wyszło, jak to smakuje, jak to wygląda. To by mi się wydaje było bardzo fajne, bo byście widzieli później, jak to kimchi faktycznie mi wyszło, jak smakuje i tak dalej. To na razie by był taki film wstępny do tego, jak je zrobić. Ile użyć papryki gochugaro czy sosu rybnego, ten film tutaj wam na to odpowie. A w następnym filmie bym wam pokazał, jaki jest efekt końcowy. Słuchajcie, mi z tego wychodzą już w tym momencie 3 słoiki 0,9 litra. To jest naprawdę, dla mnie to jest bardzo dużo, z tego względu, że ja kupuję te małe słoiczki w sklepie. Nie dosyć, że drogo, to mało. No i muszę wam coś jeszcze powiedzieć, posłuchajcie. Wiecie, że kiszonek się nie pasteryzuje, raczej nie powinno się pasteryzować, bo się wszystko w nich zabija, co najlepsze. Po to robimy te kiszonki, żeby były takie zdrowe, nie? A w sklepie
Nie wiem, czy o tym wiecie, to jest taka ciekawostka. Te kimchi jest pasteryzowane. To smakuje jak kimchi, oczywiście. Ale to jest normalnie pasteryzowane. Jest to podgrzewane. Normalna jest pasteryzacja przeprowadzana, żeby po prostu to dłużej wytrzymało. Żeby to już później, no, na sklepie w tym ciepłym, jak to stoi, żeby to już dalej nie fermentowało, czy tam nie kisiło się. Więc te ze sklepu, tak, są dobre, jasne, bo sam je kupuję, ale nie są zdrowe, przynajmniej nie są tak zdrowe, jak to, co sobie tutaj sami zrobimy. Posłuchajcie, to na tyle mi tutaj jeszcze zostało na jakiś mały słoiczek. I ja sobie zrobię taki mały słoiczek, zawsze można to komuś dać, ale ja już bym ten film będę teraz kończył. Ja za chwilę muszę to poskładać. Jeszcze mam jeden film z boczkiem pieczonym, który wczoraj robiłem. Tak, wczoraj robiłem boczek pieczony, wczoraj był Kubuś. Kubuś już jest na kanale do obejrzenia. Teraz muszę poskładać jeszcze ten boczek, muszę poskładać ten film. No i posprzątać, bo trochę tych misek tutaj nabrudziłem. Także ja Was serdecznie pozdrawiam. No zapraszam na test, bo na pewno zrobimy sobie test, bo chcę Wam pokazać po prostu, jak te kimchi mi wyszło. Jest to takie kimchi trochę spolszczone. Daliśmy tą pietruszkę, daliśmy sobie tutaj szczypiorek. No kurczę, no zobaczymy. No ja Was już zapraszam na testowanie tego. Zobaczymy, jak to wyszło. No dobra, na tym kończę, nie rozgaduję się już więcej. Pozdrawiam Was serdecznie. No i widzimy się przy następnym przepisie. Posłuchajcie, kurczę, jeszcze jedna wynikła ważna sprawa, o której chcę Wam powiedzieć. Posłuchajcie, jak ja będę to kisił, to ja tutaj mam wieczka. I posłuchajcie, możecie to sobie przykryć jakąś szmatką czy czymkolwiek, ale ja sobie położę na to wieczka, ale kładę i tak tylko delikatnie przykręcam, żeby się trzymały. O, w ten sposób, ale one muszą być luźne, żeby te powietrze miało stamtąd ujście, żeby to Wam ten słoik czasami nie wystrzelił, bo to naprawdę zacznie się kisić, to wiecie, to musi być. O. O. Widzicie? Najlepiej w ogóle nie przykręcajcie, tylko połóżcie sobie to wieczko i tyle, nie? Żeby po prostu to Wam nie wystrzeliło, bo no, proces kiszenia, no, jest, i fermentacji, no to będzie na pewno to wszystko puchło tam w środku, kurczę, i podstawek, postawcie to sobie na coś. Na coś to sobie postawcie, na talerz głęboki, na cokolwiek, że jak nawet coś wypłynie, żeby Wam to nie zalało kuchni i nie zniszczyło po prostu Wam mebli, no bo to może być później ciężkie, żeby to po prostu wytrzeć, zetrzeć lub cokolwiek chcę zrobić. No zobaczymy. Dobra, także jak najbardziej pokrywki, ale widzicie? Nie dokręcamy. Ma być to luźne, powietrze ma stamtąd wychodzić, ewentualnie jakieś płyny też muszą wyjść, jeśli będą musiały wyjść, lepiej, żeby nie, więc te słoiki też napełniajcie troszeczkę mniej niż ja. Ja troszeczkę przesadziłem, ale no dobra, już jest jak jest, nic nie będę kombinował. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w następnym filmie.